Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, a dziś pierwszym naszym gościem, pierwszym naszym rozmówcą jest to profesor Wiesław Ziółkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Specjalizujący się w biochemii, wolnych rodnikach, a także regeneracji mięśni. Dziś porozmawiamy o tym, jaka jest relacja i też zależność między tym, co dzieje się z naszymi mięśniami na skutek oddziaływania naszego mózgu. W jaki sposób możemy poprawić się sprawność naszego układu nerwowego i też w jaki sposób możemy tym samym podnieść naszą sprawność. Panie profesorze, może zacznijmy od tego. Rola układu nerwowego w życiu każdego człowieka jest niezwykle istotna, ale mamy też wpływ na to, jak on funkcjonuje. Możemy do niego albo dokładać, albo mu szkodzić, i to w znaczący sposób. Tak, oczywiście. No, układ nerwowy, jak każdy element naszego organizmu, wymaga opieki i wymaga z naszej strony działań, które go będą wspierać, a nie pogarszać. Przede wszystkim musimy dbać o całokształt tak naprawdę swojego organizmu, bo też jakby nie możemy wyizolować układu nerwowego od pozostałych elementów naszego organizmu. Jeżeli cały nasz organizm jest zdrowy, w cudzysłowie, to również mamy szansę na to, aby nasz układ nerwowy również w takim zdrowiu pozostał. No i teraz w związku z tym, co jest potrzebne, tak? No na pewno dla układu nerwowego potrzebny jest prawidłowy system odpoczynku, prawidłowy system żywienia, ale również prawidłowe na zdrowie naszego mózgu, naszego układu nerwowego wpływa to, czy się ruszamy, czy się nie ruszamy. I nie wiem, czy mogę dwa słowa na ten temat powiedzieć. A to jest bardzo, panie profesorze, bardzo ważne zagadnienie. To z tego uczynimy potężny rozdział naszej rozmowy, no bo też wielu z nas nie zdaje sobie sprawy ze świadomości, znaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak zbawienny jest ruch. Taka prozaiczna forma, ruch, czyli coś, do czego zostaliśmy stworzeni, do czego nie potrzebujemy masy sprzętu, akcesoriów i tak dalej. O tak, jak najbardziej. Tak naprawdę na początku sądzono, że układ mięśniowy to tak naprawdę jest taki wół, tak, do wykonania pracy, do przeniesienia naszego organizmu z miejsca na miejsce, do skurczu, wykonania jakichś czynności w obrębie kończyn dolnych, szczególnych. A tak naprawdę się okazuje, że poprzez ruch wpływamy na pracę naszych mięśni, a praca naszych mięśni wpływa na również struktury naszego mózgu. Sądzono, że tak naprawdę to oddziaływanie jest w odwrotnym kierunku, czyli że to układ nerwowy wpływa na mięśnie, a w mniejszym stopniu mięśnie wpływają na układ nerwowy. Natomiast badania z ostatnich lat pokazują, że tak naprawdę to oddziaływanie jest dwukierunkowe. Wiadomo, że układ nerwowy jest potrzebny, żeby wykonać w ogóle jakąkolwiek pracę. Tak? Jeżeli chcemy zrobić przysiad, to oczywiście to jest nasza wola, to musi zadziałać impuls nerwowy musi dotrzeć do naszych mięśni, mięśnie się kurczą. Czy możemy ten impuls nerwowy w jakiś sposób zastąpić na niego, tak? Teoretycznie możemy, bo możemy zamiast impulsu nerwowego zastosować impuls elektryczny. Dlatego to jest też element pracy z pacjentem, elektrostymulacja. Teraz pewnie Państwo też wiecie, że stosuje się taką elektrostymulację jako element wspomagania treningu. Natomiast czy możemy zadziałać odwrotnie? Czyli co się dzieje tak naprawdę, jeżeli ćwiczymy, co się dzieje w obrębie naszych mięśni, co może polepszać pracę naszego mózgu? No to są właśnie badania z ostatnich lat, które pokazały, że mięsień to nie jest tylko element, który służy do poruszania naszym ciałem, naszym szkieletem. Otóż okazuje się, że jeżeli Państwo wykonujecie wysiłek fizyczny, to z naszych mięśni uwalniane są bardzo aktywne związki. My te związki nazywamy miokinami. Też jest taka inna nazwa, która funkcjonuje w świecie nauki, czyli tak zwane ekserkiny, które, jak się okazuje, działają na inne narządy, komórki naszego ciała. Przede wszystkim działają właśnie na mózg, działają na serce, działają na wątrobę między innymi, czyli na podstawowe struktury naszego ciała. I powiem szczerze, że tak naprawdę mnie to zaintrygowało wiele lat temu, jak przeczytałem taką pracę,
gdzie można powiedzieć bardzo prosto skonstruowaną, a mianowicie na modelu zwierzęcym zrobiono właśnie wspomniany eksperyment. Szczury poddano wysiłkowi, takiemu dość mocnemu wysiłkowi na bieżni ruchomej. Następnie wyizolowano serca tych szczurów od tych myszy, a następnie poddano je eksperymentalnemu zjawisku, jakim jest ischemia reperfuzja, czyli to jest zjawisko, które naśladuje na przykład zawał serca. Mamy niedotlenienie, a następnie natlenienie. Zrobiono identyczny eksperyment, ale na sercach szczurów, które pochodziło od zwierząt nietrenowanych. I co się okazało? Okazało się, że te zwierzęta, które były wcześniej poddane wysiłkowi fizycznemu, w znacznym stopniu mają ograniczone uszkodzenie mięśnia sercowego w porównaniu do tych, które nie ćwiczyły. No i to było wtedy, można powiedzieć, że zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje takiego pod wpływem wysiłku fizycznego, że ma aż tak ochronne działanie na mięsień sercowy. I teraz wiemy już, że to są wspomniane miokiny, które nie tylko działają właśnie na serce, ale działają też na struktury naszego mózgu. I pewnie Państwo może słyszeliście, bądź też nie słyszeliście, ale jeszcze na początku lat 2000 zrobiono taki eksperyment, gdzie badano, czy jest zależność między uzyskiwanymi stopniami w szkole przez dzieci, a ich poziomem aktywności fizycznej. Były to praktycznie badania robione na całym świecie. Ja akurat pamiętam takie badania z Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykazano znaczącą korelację właśnie między tym, jaki był poziom aktywności fizycznej dzieci, a stopniami uzyskiwanymi w testach z matematyki i z języka angielskiego. Czyli im wyższy poziom aktywności, tym wyższe oceny w szkole u tych dzieci. No i znowu pojawiło się pytanie, co tym razem się dzieje? Dlaczego te dzieci uzyskują tak dobre rezultaty, jeżeli są tak aktywne? No i proszę Państwa, tak naprawdę to niedawno, w ostatnich latach badania, które były przeprowadzone, wyjaśniają to zjawisko. No i znowu wracam do tych naszych miokin, ekserkin, bo się okazało, że jeżeli Państwo wykonujecie wysiłek fizyczny, to w naszych mózgach aktywujecie takie specjalne białko, które w skrócie się nazywa BDNF. To jest taki neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, który przede wszystkim powstaje w hipokampie. Jak Państwo się pewnie domyślacie, hipokamp jest właśnie tym miejscem, które odpowiada za procesy uczenia się, za lepszą sprawność umysłową. I co więcej, się okazało, że poprzez ćwiczenia aktywujemy najbardziej tą strukturę mózgu. Tą strukturę, ona się staje bardziej plastyczna. Są tam zmiany morfologiczne, ta struktura się powiększa, a to stwarza nam możliwości ku temu, abyśmy po prostu lepiej się uczyli, aby nasze zdolności kognitywne się zwiększały. No i teraz jaki ma to związek z mięśniami, bo do tego podążam. To białko również powstaje w naszych mięśniach, aczkolwiek ono nie penetruje z mięśnia do układu nerwowego, ale wytwarza mięsień pracujący inne trzy miokiny, które aktywują właśnie wspomniane białko w mózgu. Czyli jeżeli będziemy ćwiczyć systematycznie, to będziemy zwiększać i aktywować białko BDNF, a to nam będzie ułatwiało procesy uczenia się. No, moim zdaniem jest to niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia dzieci, ale z punktu widzenia przede wszystkim zwiększającej się liczby osób starszych z problemami również na tle chorobowym u osób, które mają problemy z zapamiętywaniem. I to jest tak jakby jeden przykład tylko tego, jak wysiłek fizyczny poprzez pracujące mięśnie oddziaływuje na mózg.
Panie profesorze, pozwoli pan, że teraz zaprosimy naszych słuchaczy na skrót informacji Radia Tok FM. Po nich wrócimy do naszej rozmowy. Natomiast ja też chciałbym pana wyraźnie zapytać, żeby sprecyzować, co to znaczy wysiłek fizyczny, bo dla jednych jest to forma spaceru, nie wiem, z kikami, uprawianie Nordic Walking, rekreacyjne, a dla innych jest to przebiegnięcie maratonu w czasie około 3 godzin. Więc tutaj postaramy się to doprecyzować naszym słuchaczom. Profesor Wiesław Ziółkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym gościem. Skrót informacji. Życie w zdrowiu. Kłaniamy się państwu już po skrócie informacji Radia Tok FM. Profesor Wiesław Ziółkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Panie profesorze, ponownie kłaniam się. Tak, dzień dobry. Tak, przed skrótem informacji mówił pan otwartym tekstem, w jaki sposób pomagamy sobie, uprawiając aktywność fizyczną. Nie wiem, czy trenując, bo ten termin oznacza już takie semi-pro zaangażowanie. A co pan rozumie przez aktywność fizyczną, przez trening, ćwiczenia? Okej, dobrze. Może też wyjaśnię, jaka jest różnica między wysiłkiem fizycznym a treningiem, bo to tak wpadło między wierszami wypowiedzi pana redaktora. Jeżeli wykonamy pojedynczą czynność fizyczną, czyli na przykład pójdziemy sobie pobiegać 15 minut do lasu, to jest wysiłek fizyczny. Ale jeżeli będziemy już systematycznie powtarzać tą czynność, to już jest to trening. Teraz my często kojarzymy trening, że to musi być trening zawodowca, czyli musi on chodzić 1,5 godziny na siłownię albo uczestniczyć w jakichś zorganizowanych formach aktywności fizycznej. Nie do końca tak jest. Aktywność fizyczna, proszę państwa, to jest też spacer, marszobieg, czyli forma rekreacyjna i istotne jest to, aby była ona systematycznie podejmowana. I teraz w zależności od, to też jest na przykład pływanie, do którego ja zmierzam, ponieważ pływanie jest fantastyczną formą rekreacji, szczególnie w przypadku usprawniania rehabilitacyjnego pacjentów. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, co lubimy, jaką formę aktywności wybierzemy. I na marginesie powiem, z reguły myślimy, że taka jednostka treningowa to musi trwać bardzo długo, żeby przynosiła znakomite rezultaty. Nie do końca. Zespół profesora Marka Tarnopolskiego z Uniwersytetu w McMaster Hamilton w Kanadzie od wielu lat pokazuje, że niekoniecznie jednostka treningowa musi trwać bardzo długo, żeby była bardzo efektywna. On na przykład jako jeden z pierwszych na świecie wraz ze swoim zespołem i zespołem Martina Gibali zaproponował na przykład taką aktywność w formie interwałowej. To jest dość popularny ostatnio w Polsce również system ćwiczeń znany pod hasłem SIT, czyli Sprint Interval Training, który generalnie polega na tym, że wykonujemy kilka, na przykład od 4 zaczynając do 6 kończąc, 30-sekundowe wysiłki, które są przydzielone 4,5 minutami bardzo lekkiej aktywności fizycznej. Okazuje się, że jeżeli te 30-sekundowe wysiłki będą powtarzane z maksymalną dla nas, z maksymalną możliwością, to wywołają bardzo podobne efekty do godzinnego wysiłku fizycznego, który prowadzimy w 5 razy w tygodniu, a jego system treningowy polegał na wykonywaniu tego typu ćwiczeń 3 razy w tygodniu. Nawet jedne z badań pokazały, że jesteśmy w stanie uzyskać bardzo pozytywne efekty zwiększające wrażliwość na insulinę, jeżeli te ćwiczenia będą trwały zaledwie takie maksymalne 3 minuty tygodniowo. Czyli to też możemy powiedzieć, że forma ćwiczeń się dzisiaj zmienia. Mamy różne możliwości aplikacji, różnych form ćwiczeń, tak naprawdę jakie chcemy. Jeżeli ktoś, też musimy mieć na uwadze to, że możemy mieć do czynienia z osobą, która ma 1,70 m, waży 130 kg, ma 50 parę lat, ostatni raz ruszała się 30 parę lat temu na WF-ie w czasie zajęć wychowania fizycznego właśnie w szkole, to my nie zmusimy takiej osoby teraz do tego,
aby biegała codziennie godzinę w lesie. To będzie wręcz nierealne. Trzeba zaproponować takim osobom inną formę ćwiczeń, ale również efektywną, przy równocześnie czasami zmniejszonym czasowym zaangażowaniem. Panie profesorze, ale krótko mówiąc, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby organizm nawet w bardzo okrojonej jednostce czasu wprowadzić na bardzo wysokie obroty. Czyli krótko mówiąc, wychodzimy, nie wiem, na spacer i po pół godzinie takiego marszu decydujemy się na to, żeby zrobić 6 takich sekwencji. 30 sekund biegu, ile możemy, na takiej intensywności, która jest nam dostępna, ale możliwie jak najwyższa, i 4,5 minuty po takim 30-sekundowym odcinku, także wysiłek fizyczny, na przykład marsz, i powtarzać to 6 razy. Taki jest system protokołu treningowego, który zaproponował właśnie zespół kanadyjczyków. Proponowałbym zacząć od 4 powtórzeń, a dopiero po 2 tygodniach wprowadzić dodatkowe powtórzenie, bo jak Państwo odczujecie na sobie, te 30-sekundowe wysiłki nie są takie wcale łatwe. Można też zamiast na przykład biegu zastosować ćwiczenia na rowerze stacjonarnym. Także form ćwiczeń mamy dość dużo do wyboru. Natomiast jeżeli, jeszcze raz powtórzę, ktoś się nie ruszał tak naprawdę, to niech zacznie od wysiłku o umiarkowanej intensywności, czyli od nawet spaceru, potem marszobiegu, a potem przez marszobieg przejdzie już do innych form ćwiczeń, które będą dla niego zdecydowanie bezpieczniejsze. No ja też jestem wielkim fanem, przyznam szczerze, ćwiczeń w wodzie, ponieważ też bierzmy pod uwagę, że jeżeli jesteśmy osobami starszymi, możemy mieć problemy ze stawami. Jeżeli mamy problemy ze stawami, to powinniśmy jednak o te stawy zadbać i ćwiczenia w wodzie raz, że zwiększą nam metabolizm komórkowy, a dwa, że będą też bardzo dobrym wprowadzeniem do tego, co będziemy chcieli zrobić w przyszłości. Panie profesorze, to przyznam, że to może być przełom także dla tych, którzy być może ze sportem nie mieli do czynienia, ale też nie mają wystarczająco czasu, by poświęcić się, tak jak pan mówił, możliwości to jedno, ale godzinnemu na przykład wybieganiu gdzieś w lesie. Chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym, co degradująco wpływa na nasz układ nerwowy, jaki zespół zachowań, bo myślę, że o tym warto powiedzieć. Siedzący tryb życia na pewno, bo on jest na drugim biegunie tej aktywności, o której przed chwilą powiedzieliśmy. O, jak najbardziej. Siedzący tryb życia jest tak naprawdę nie tylko destrukcyjny dla naszych mięśni, dla oczywiście całej tkanki tłuszczowej, którą mamy, która staje się, jak zaczynamy ją odkładać, toksyczna. Tak naprawdę staje się jednym wielkim polem minowym, ale również dla układu nerwowego ważny jest, jak wspomniałem na samym początku, ogólny stan zdrowia naszego organizmu, bo jeżeli mamy chroniczny stan zapalny w naszym organizmie, a ten chroniczny stan zapalny może być na przykład właśnie efektem tego, że mamy zdecydowaną nadwagę, że się nie ruszamy, to wówczas też on będzie destrukcyjny dla naszego mózgu. Oczywiście nasze jelita odgrywają tutaj ogromną rolę, bo nie tylko jelita są miejscem, w którym w cudzysłowie rodzi się nasza odporność, tak, ale również są miejscem, gdzie produkujemy neurotransmitery, w tym serotoninę, która będzie wpływała w sposób znaczący na nasz mózg. Również stres, jak Państwo się pewnie domyślacie, stres, który może dalej skutkować bardziej cięższymi stanami, czy to stanami lękowymi, czy wręcz depresyjnymi. No i znowu wracam do wysiłku fizycznego, bo wysiłek fizyczny, szczególnie w świetle ostatnich badań, okazuje się, że może odgrywać zdecydowanie pozytywną, prozdrowotną rolę w protekcji przed właśnie tego typu zjawiskami, bo nie tylko on zwiększa ilość odpowiednich neurotransmiterów, których ubywa nam, jeżeli jesteśmy w stanie depresyjnym, ale jak się okazuje również jest w stanie polepszyć bioenergetykę naszych struktur obecnych w mózgu, w ogóle energetykę całych, bioenergetykę naszych również mięśni i innych organów, które jak się okazuje na przykład u ludzi z depresją
są zdecydowanie obniżone. No i tutaj znowu wrócę do tego tajemniczego białka, do tego BDNF-u, bo się okazuje właśnie, że również ten czynnik zdecydowanie polepsza samopoczucie naszego organizmu. Oraz to, co chyba wiemy od wielu, dawien dawno można powiedzieć, że wysiłek fizyczny działa pozytywnie na mózg poprzez produkcję endorfin. Znamy takie zjawisko pewnie jak euforia biegacza, czyli taki ogólny stan euforyczny pojawiający się po pokonaniu dłuższego dystansu, który się możemy zaobserwować w naszym organizmie. Jeżeli wykonujemy wysiłki w wodzie, to wykonujemy je w odciążeniu. Czyli też mamy szansę na ochronę naszych komórek mięśniowych przed dodatkowym zniszczeniem, bo też bądźmy świadomi, że wysiłek fizyczny niszczy nasze komórki mięśniowe. Jeżeli teraz wysiłek fizyczny niszczy nasze komórki mięśniowe, no to my mamy też system, który nam te komórki mięśniowe regeneruje, przede wszystkim za sprawą komórek satelitarnych, ale w przypadku wody ta praca w odciążeniu daje bardzo pozytywne efekty. My już wiemy na podstawie i naszych badań, i badań zespołu francuskiego, że chronimy motoneurony, chronimy komórki mięśniowe, polepszamy energetykę mięśni. Te nasze zwierzęta zdecydowanie wyglądają lepiej w wodzie. Profesor Wiesław Ziółkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był z nami. Bardzo dziękuję panu.